Cześć, dobry wieczór, witajcie na kolejnych zmaganiach mapkowych. Dzisiaj będziemy tworzyć kartkę na Wielkanoc. Tak zostało wybrane, bo na ostatnich zmaganiach pytałam się, jakie chcecie wykonywać projekty na kolejnych spotkaniach i padło parę pomysłów, robiliśmy głosowanie. No i właśnie dzisiaj będzie kartka wielkanocna. Ja mam nadzieję tylko, że mnie słychać i zaczynamy. Tak, Kasia się pyta, czy zaczynamy. Tak, zaczynamy. Dawajcie mi znać, kto ze mną tworzy i jestem ciekawa, ile dzisiaj prac powstanie. Ja tylko sobie zerknę jeszcze. Tak, słychać mnie. Właśnie w tym momencie się usłyszałam, to ja mogę tu wszystko powyciszać. I już wiem, że w takim razie wy słyszycie też mnie. Kartki wielkanocnej nie tworzyłam już długo, prawie rok, więc tak musiałam sobie chwilę przypomnieć, jak to było i co my dzisiaj możemy zrobić. Ja zwykle jak tworzę, jak puszczam wam mapkę, to mniej więcej wiem, na jaką okazję ona będzie. A tą puściłam w sumie nie wiedząc i tak może nawet bym wybrała trochę inną, jakby było wiadomo, że będzie taka okazja, no ale spoko, jest w miarę okej, jak zwykle, bo mam wrażenie, że ja to mówię co tydzień, że mapka jest prosta, ale dzisiaj naprawdę jest wybitnie prosta. Tak naprawdę ma napis, dwa rodzaje papierów i jakiś element jeden ozdobny, więc będzie trochę wyzwanie, żeby zrobić kartkę prostą, aczkolwiek w miarę spoko. Można oczywiście coś sobie tutaj modyfikować, jeżeli ktoś się tworzy pierwszy raz z mapki albo nie ma takiego dużego doświadczenia, to można sobie pewne elementy dodać, pewne ująć, coś minimalnie zmienić, także można zrobić sobie z tego na przykład kwadrat, jak ktoś lubi w kwadracie tworzyć. Można sobie to dowolnie modyfikować na tyle, na ile nam to będzie ułatwiało pracę. To tak tytułem wstępu. No dobra. Cześć, cześć, cześć. Widzę, że sporo was jest, już prawie 60 osób. Jestem i tworzę. Super, Iza. Super, super, super. Ja dziś robię z wami, Ania pisze, super, dobra, to jest nas już trzy. Wiola, ja nie robię, bo się źle czuję, ale robię, bo mapka fajna. Okej, mam nadzieję, że to może sobie wypocznij i gdzieś tam pod kołdrę, jak się da, to sobie poleż i posłuchajmy i popatrzymy, popatrz. Mam nadzieję, że wszystko spoko. Mnie łapała trochę grypa, ale już chyba poszła sobie, mam nadzieję. Chociaż dzisiaj kaszlałam w ciągu dnia. No ale dobra, dobra, tyle tytułem wstępu, słuchajcie, Julita pisze, ja nie tworzę, głównie tworzę od rana w ciągu dnia, mi się lepiej zorganizować, no dobra, mam nadzieję, spoko. Dobra, no słuchajcie, ja tak zawsze się pytam, ale to nie jest tak, że tutaj trzeba tworzyć, fajnie, ja zawsze polecam, z tego względu, że więcej się nauczycie, jak będziecie tworzyć, po prostu im więcej prac zrobicie, tym macie większe doświadczenie, więc zawsze namawiam, a może moje namawianie kogoś tknie i stwierdzi, że a w sumie może sobie potworzę, więc jeżeli by chociaż taka jedna duszyczka była, to będzie mi bardzo miło, bo to zawsze nowe umiejętności i zawsze jakieś doświadczenie. Ja jeszcze kalendarz robię, wstyd się przyznać. Kalendarz? W takim sensie kalendarz? Kalendarz, kalendarz. W sensie zdobisz sobie kalendarz, spoko. Wstyd się przyznać, że ja mam kupiony warsztat z kalendarza adwentowego i nietknięty, to wiesz. Chyba, że też robisz adwentowy. Ale myślę, że nie. Więc no, przyznałam wam dopiero teraz. Może za rok go użyję. Użyję. Pozdrawiam, Ewa. Użyję tego kita, użyję. Ania zaraz siada i będzie tworzyć. Dobra, Ania się przygotowuje, druga. Dobra, cześć, cześć, cześć. Dobra, słuchajcie, działamy. Ja sobie tutaj różne takie rzeczy wyłożyłam. To jest akurat chrobotek. Jest taki naturalny i jest fioletowy. Kiedyś udało mi się lokalnie go zdobyć. Może akurat podpasuje, a może nie, zobaczę. Ale starałam się położyć sobie tutaj parę takich elementów, które w miarę by pasowały do kartki świątecznej. Sizzle, czyli takie sianko. Ono bardzo fajnie wygląda pod wszelkimi kwiatkami i pod jajeczkami. Zobaczymy, czy dzisiaj jajeczka będzie, czy będzie jedno. Wybrałam sobie kilka pasków. Z racji tego, że trochę ich mam, to czas się ich pozbywać. Tak nie będziemy używać taga, nie? Ale tu mamy liście, zobaczymy. No, mapka nie przewiduje liści, ale myślę, że jakby było jajeczko i jakieś 2-3 listki wokół, to by się nie obraził nikt. Więc zobaczymy, czy wzięłam sobie różne kolorki, czy coś nam podpasuje. I mam też paski z jajeczkami i sobie pomyślałam, że można by któreś użyć. Te pewnie nie, bo to jest jakby na śniadanie jajecznica, to można komuś wręczyć, wiecie, w niedzielę rano. Żartuję oczywiście, ale tak na Wielkanoc, chyba że z jajem trochę, z żartem jakąś taką radosną, dziecięcą. Myślę, że te jajeczka użyję. Jeszcze wam pokażę tylko, jakie papiery sobie też naszykowałam. To jest kolekcja
Pieśń Kolibra chyba po polsku, tak? Tak, Pieśń Kolibra. Po angielsku boję się odczytać, żeby się nikt nie śmiał, to nie odczytam na wszelki wypadek. To jest jedna z ostatnich kolekcji Craft to Clock i tak wydaje mi się, że ten akurat element dolny mapki można by sobie, a już nie wiem jeszcze, który papier użyję, ale tak najpierw myślałam, że może ten. Żeby tą taką bardzo wzorzysty element zapewnić. Ja, jak wiecie, to nie lubię w kartkach tego typu papierów. Wolę dać gładkie papiery, a ewentualnie dodatkami wszelkimi ubogacić tę pracę. No tutaj w mapce jest właśnie tak, poszaleli z tą mapką, więc myślę, że może z tego papieru będzie dół, góra jeszcze nie wiem z jakiego. Może z drugiej strony coś. Czyli dzisiaj kolory nie moje, bo to są takie trochę ciepłe. Przygotowałam sobie kawałek szarego. Jak mi będzie smutno, to użyję. Jak będzie pasował, oczywiście. Napisy, mam nadzieję, że jesteście na newsletterze i że dostajecie. Dzisiaj akurat poszły takie dwa. Do tej mapki akurat pasuje jeden, chociaż jakby się uprzeć, to tego też można trochę tam przyciąć. Chociaż ja teraz patrzę, że ja je źle wydrukowałam. Jakby miała je tak. Chociaż nie, dobrze. No dobrze. Tego będzie ciężko użyć w tej mapce, ale można, jak ktoś się bardzo postara, któregoś z tych pewnie. Mam w dwóch rozmiarach, bo nie byłam do końca pewna, w jakim rozmiarze będę potrzebowała. Baza, jak zwykle, jeżeli tworzymy w prostokącie, to u mnie ma 11,7 na 16,9 cm i ona jest pod kopertę B6 przygotowana. Najczęściej takich prac tworzę, słuchajcie, ja w ogóle nie wiem, czy na zamówienie kiedyś stworzyłam taką pracę. Najczęściej to podczas zmagań mapkowych. Trochę, żeby się przełamać, bo u mnie to rzędu kwadraty i tak naprawdę zawsze jak robię kartkę, ktoś zamawia u mnie kartkę, nawet nie ma tematu, jaki rozmiar, tylko po prostu jest czy prosta, czy bogata i czy w kopercie, czy w pudełku i wiadomo, że z kwadratem, a nie taka. Ale sobie ćwiczę, żeby nie wyjść tutaj z prawy, albo żeby się nie bać się z czasem, to po prostu raz na jakiś czas sobie taką karteczkę z Wami tu zrobię. Dobra, tyle tytułem wstępu przedługiego. Okej, no to tniemy. Wytnę sobie. Ja myślę, że ta kartka będzie raczej prosta, więc nie wiem, czy będę robić tutaj więcej warstw. Ja myślę, że ta jedna warstwa z dołu, to będzie dół, a któryś z tego kawałka będzie u góry, tym gładszym elementem. I chyba nie będę już dawała nic więcej, żadnych takich rameczek. Chociaż zobaczę, ale myślę, że chyba nie. Myślę, że chyba nie. To teraz tak, tu bym dała, albo to bym dała jako górę. Nie, tutaj jest gładszy element. To bym dała jako górę. Zobaczę tylko, czy wy widzicie całość. Poczekajcie, o tak, żeby widzieć. A tutaj damy, poczekajcie, to będzie jako górę. A może to damy jako dół. Dobra. Cenę na oko teraz, bo będę składać całość kartki z góry i z dołu, więc utnę sobie na przykład jakoś, nie wiem, mniej więcej tu. I tutaj damy górę. I teraz tak, muszę pamiętać, tu było 4 i 1, 2, 3, 4 i 5 ósmych, więc będzie 4,5 załóżmy. I to będzie góra. Nawet troszkę mniej. A dół tyle samo i tu sobie zaraz dotknę te pozostałości. Dół damy. Właśnie nie wiem, tu są akurat takie nutki. One się za bardzo nie różnią, wiecie co? Może dół damy akurat tak, żeby się bardziej różniło i żeby było bardziej ta różnica widoczna. To dół na przykład damy stąd, czyli 4. Pół, troszkę mniej niż 4,5. Tak sobie tylko przypasuję. Ok. I też na razie ścinam tak, a potem sobie dotknę tyle, żeby mi pasowało. Na razie mam większe tutaj, jedno na drugie mi wchodzi, ale ja sobie to zaraz przytnę. W taki tylko sposób, żeby móc sobie tutaj zrobić właśnie taki element, że jedno na drugie nachodzi i dzieli się napisem pod kątem. To nie mogę za bardzo tego ściąć. Co? Tylko zobaczę, czy jest równy. W miarę jest równy. Nie, jeden jest... Ten muszę jeszcze dociąć. Bo nie zachodzą na siebie, a muszą idealnie... Oj. Idealnie na siebie zachodzić. Dobra. Tego sobie już przytnę. Załóżmy na 4,5 cala. Mniej więcej tak. I
Przygotuję sobie pasek papieru. Na razie może sobie zrobię roboczy, żeby zobaczyć, czy to będzie fajnie wyglądało. Ja mam całą szufladę różnych pasków i ścinków białego papieru i w razie, czy na jakieś notatki potrzebuję, albo właśnie teraz do eksperymentu, to sobie to po prostu biorę. I teraz to będzie wyzwanie, słuchajcie, bo rzadko kiedy w taki sposób, czekajcie, nie tak, to muszę, nie, no dobrze było tak. Muszę sobie przyciąć 4 i 4 pasek, żeby mniej więcej był równy i żeby pasował. Za dużo i za bardzo po skosie idzie. Widzicie? Muszę wziąć mniejszy skos. Wezmę sobie na przykład taki skos i teraz jeszcze raz będę przycinać. Na 4 i zobaczymy, czy będzie w miarę ok. No powiedzmy, może być trochę szerszy. Akurat w mapce jest węższy, a tu dam trochę szerszy. To sobie zaraz odetnę ten kawałek, a tu tylko sprawdzę, czy mi się ten napis zmieści. Zmieści mi się, no dobra. Potem sobie będę mogła go jeszcze dopasować. Dobra, zaraz zobaczę, czy coś piszecie, żeby nie być za bardzo do tyłu z komentarzami. Pierwsze koty za płoty z kartką i zaraz wracam. Witam, pozdrawiam. Cześć, Randa, pozdrawiam. Ja z tym kalendarzem jestem ciekawa, Kinga. Muszę zobaczyć, co ty napisałaś, czy pisałaś. Ja też myślę, że rano coś zrobię, pisze Kasia. Okej. Ja niestety nie robię, bo wieczorem maluch w brzuchu nie pozwala mi siedzieć, ale należące się... A należące się nie da. Nieźle. No to ładnie, daje czadu. Taki na biurko dla koleżanki, ale lód jest spoko. No wiesz, no z duszą ten kalendarz i z serduchem robiony, więc wybaczy na pewno koleżanka. Znowu serce przy cięciu papieru ciut zaboli. No tak. Te papiery akurat naprawdę są spoko, chociaż powiem wam, że no moje klimaty są trochę inne, ale powoli się przekonuję i naprawdę kolekcja musi być... Papier musi być naprawdę dopracowany. Ta strona mi się bardzo podoba. Są takie przytarte kwiatki, lekkie jakby stemple, takie wiecie. To tak naprawdę można by się pobawić i zrobić sobie jakoś tak mediowo, a to wygląda jakby ktoś tutaj naprawdę się napracował, a to tak naprawdę już jest papier gotowy. Więc jest spoko. Mam kilka papierów z tej kolekcji odłożonych, których chyba nie potnę. Ja dzisiaj nie dam rady tworzyć. Ostatnio mam nową roboty, wszelaki. Czuję, że mój mózg odmawia posłuszeństwa. No trzeba czasem odpocząć. Trzeba. Hejka, już jestem. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam również. Dobra, tworzycie. Piszecie, że oglądacie. No to dobrze, to jedziemy dalej. Elżbieta, przypomnij mi wymiary bazy. Baza ma 11,7 na 16,9 cm, a tak naprawdę ją sobie docinam tutaj na gilotynie w calach. Czyli tnę sobie na... I teraz muszę wam powiedzieć, bo ja sobie mam swoje tutaj w głowie zawsze. Dla mnie to jest 6,6, ale oczywiście to nie jest 6,6, tylko jest 6,1, 2, 3, 4 i 5 ósmych. 6 i 5 ósmych cala. I 4,5 ósmych cala, mniej więcej. Czyli jedna kreska za połówką. Ja sobie to tak raz, dwa przecinam, no i jak mierzę w centymetrach, to ma 11,7 na 16,9. I spoko wchodzi w kopertę B6. Taki jest leciutki zapas właśnie na to, żeby gdyby ta kartka była trochę odstająca. Właśnie sobie przypomniałam, że taśmę nie wyciągnęłam. Muszę sobie tu po nie sięgnąć. Wszystko mi będzie spadać zaraz. Dobra, taśmy są w pogotowiu. Okej. Z tym paskiem było w miarę spoko i w miarę szybko, a zaraz zobaczymy, czy nam tak samo wyjdzie z napisem, bo ja tak po skosie napisów nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu tak chciałam, muszę wam powiedzieć, więc będzie ciekawie. Dobra. Tu na pewno się nie będę myliła, bo to jest tak, muszę zrobić prościutko, a zaraz będzie jedna szansa na to, żeby ten napis wyszedł, tak jak tego bym sobie życzyła. Wesołych świąt wielkanocnych. I teraz pod kątem zrobimy sobie tak, jak tu jest. On powinien być trochę po lewej stronie, więc ja zobaczę, jaki tu mam margines. Taki, dobra. Dotnę sobie go mniej więcej tak.
Pierwsze cięcie jest mniej ważne. Ważne jest drugie, żeby było równo. Czyli muszę zrobić teraz tak i tutaj po prostu kąt trzymać. I trzymać też miarkę. Kąt i miarkę tylko trzeba trzymać, więc tu musi być tak. Troszeczkę mniej niż 4,5. Dobrze? Dobrze, muszę, mam jedną szansę. Teraz widzę, że ten napis powinien być tak naprawdę przesunięty w lewo, jak go drukowałam. Biorąc pod uwagę element ten, który mamy użyć. Ale coś wymyślę. Po prostu albo go dam wyżej, albo niżej. Trochę będziemy tę mapkę modyfikować, bo tak jak już powiedziałam, ona ma pomagać, a nie... Nie trzeba się jej jakoś za wszelką cenę trzymać. Chociaż dobrze by było. No dobra. Napis mniej więcej jest. Zaraz zobaczę jeszcze, czy... Minimalnie chyba jeszcze przytnę. Tak dosłownie troszeczkę. Dobra. I teraz pozostaje nam już ściąć ten element, który tutaj wystaje nam, poza to tło. To już mogę nawet nożyczkami, obojętnie jak. Tego, żeby nie było. I pozostaje pomyśleć, co z tym jajkiem zrobić jeszcze. Bo chyba to będzie jajko. Ja jeszcze, wiecie co, zastanowię się, bo normalnie element powinien być tu, ale jako, że ten napis, albo wiecie co, zrobię sobie może jeszcze mniejszy napis. Może ten mniejszy, ale nie, bo musiałby być też przesunięty. Dobra, nie będę już, trzeba czasami kombinować z tego, co jest, więc będziemy kombinować. Element damy trochę niżej. No trudno, będzie inaczej. Czyli to bym dała wyżej. Dlatego już teraz ustalam, zanim zetnę to, żebym czasami za bardzo nie ścięła. Tu będzie napis, a tu będzie element. No nic, zmodyfikujemy trochę. Dobra, tu sobie zaznaczę. Że sobie ścinam ten róg. Zaraz zobaczę, czy nie przesadziłam, albo nie. I jak będzie ok, to sobie już przykleimy tło i... Lecimy dalej z ozdabianiem. Dobra, będzie troszkę inaczej. Tu sobie zrobimy jakiś elemencik. Dobra, możemy kleić. Ja myślę, że jeszcze ten dół zetnę. Kurczę, sorry, że tak jeszcze cały czas przykładam, ale nie chcę za dużo ściąć, bo wszystko od nowa będę robiła. A też bez sensu, żeby tu się aż tyle papieru dublowało, więc ja sobie go zetnę jakoś tu. I przyklejamy pierwszy kawałek na taśmę 3D. Ja najczęściej kleję na 1,5 mm. W ogóle pierwszą rameczkę zawsze daję na klej, ale tu mamy tylko jedną warstwę, więc po prostu ją sobie przykleję na taśmę 3D. Hop. I hop. Eunika, pewnie pytanie już było zadane 10 tysięcy razy, ale co to za gilotyna? Nawet ostatnio takie żarty szły już, że muszę zrobić... Nawet nie żarty, bo ja to na poważnie mówiłam o tym, że zrobię podstronę z najczęściej zadawanymi pytaniami w kolejności ich zadawania. I naprawdę pytanie o gilotynę to będzie numer jeden na pierwszej pozycji. Marta Stewart. Ja nie szukam tak z tygodnia na tydzień, bo często o niej mówię i zawsze mówię, że jest niedostępna. Może się coś zmieniło, ale wątpię. Bo jej nie można już było kupić i chętnie kupię, jak tylko macie jakiś namiar, gdzie można dostać, to ja chętnie kupię, bo ona ma już dużo lat i ja się boję, tak każdego już z tygodnia na tydzień się boję, że mi kiedyś odmówi posłuszeństwa, a jestem do niej przyzwyczajona i naprawdę jest spoko, więc kupiłabym sobie na zapas. Martha Stewart. Hejka, ja dziś oglądam z moją DNO. No właśnie i nie wiem, co tutaj jest. Pięknie pani wycinała komentarz mojej dwulatki, która gdzieś zgłębia tajniki scrapbookingu. Super, super wcześnie, ale super. Nie wpadłabym, że tak można, żeby tak ciąć skosy, ja męczę się z linijką. No widzisz, no widzisz. W miarę wychodzą. Trzeba tylko pilnować, żeby tutaj właśnie był kącik i już. Jak są te linie, mi już się one trochę powycierały, więc niedługo będę miała ten sam problem, chyba że sobie je czymś pomarzę też. Nie byłby taki głupi pomysł, żeby te linie sobie odnowić. Witam, ja dzisiaj pierwszy raz uczestniczę w zmaganiach na żywo. Na razie obserwuję i chłonę wiedzę. Super, Michalina, bardzo się cieszę, że jesteś.
To jest niesamowite, bo ostatnio jak tak patrzę, to co spotkanie jest ktoś, kto jeszcze nigdy nie był. Ja sobie myślę, jak to jest możliwe? No ale jest możliwe, przecież nas ludzi na świecie jest dużo i nie każdy zawsze trafia i no. Także się cieszę, że nowe osoby przychodzą. Śmiało, jak masz jakieś pytania, to pytaj. Co tydzień się tu widzimy o 20:30, a właśnie a propos tego, to muszę wam powiedzieć, że nie będzie spotkania 20 lutego. Ja mam wtedy lekarza po południu i to wizyta bardzo dawno już była ustalona, więc po prostu w czwartek 20 lutego nie będzie zmagań, a pozostałe czwartki będą. Ja już to ujęłam, jak był też harmonogram. Co przesadziłam tutaj, szybko muszę odkleić. Zapomniałam. Jak był harmonogram tych naszych kolejnych spotkań, co po kolei tworzymy, to ja tam już pisałam, uwzględniłam to, że nie ma 20. Muszę zobaczyć, czy tu. Tutaj też muszę kawałek odkleić, bo tam już była taśma i jak tu dam taśmę, to będzie krzywo, więc muszę szybko odkleić. Dobra. Jak mówię i kleję, to potem właśnie tak wychodzi. Dobra, te kawałeczki lądują tu. Zrywa mi transmisję. O kurczę, nie wiem. Dajcie mi znać inne osoby, czy też wam zrywał. Czy to, bo jeżeli zrywa wielu osobom, to u mnie, a jeżeli nie zrywa wielu osobom, to po prostu może coś tam w interneciku się sypie chwilowo i zaraz wszystko wróci do normy. Dzisiaj miałam problem, bo ja prowadziłam już jedną transmisję w klubie Skraperek i tam ogólnie coś się było nie tak. Nie mogłam streamu skopiować i musiałam zrobić osobną transmisję, nie taką, że wchodzę w ustalony stream. I też nas wywaliło w pewnym momencie, więc coś się może też dziać w obrębie Facebooka, ale mi nie zrywa. No to może coś po prostu tam na linii gdzieś. Gdzieś niedaleko Kingi coś może jest, wichura jakaś. U mnie okej, okay, dobra, dzięki dziewczyny za info. No to jak okej, okay, to spoko. Kasia, a jakbyś znalazła gilotynę, to daj mi znać. Daj mi znać. Ja lubię mieć zawsze plan B, a na razie nie widzę. No, oczywiście kupiłabym pewnie inną, ale no nie, no i nie. Tu też muszę odciąć. Sorry, że jestem taka brutalna, ale po prostu. Tu już była taśma 3D, a ja z rozmachu zrobiłam jeszcze na środku i mi nachodzi jedno na drugie. Po prostu wtedy jest krzywe tło, a tak nie może być. Więc brutalnie się tego pozbyłam i już będzie ok. Tu muszę tylko jeszcze przykleić klejem, żeby to się ładnie trzymało. I mam nadzieję, że znajdę klej. Tu jest jakiś. Pytanie, czy działa? Pytanie, czy działa? Dobra, chwilę muszę przytrzymać, bo za bardzo odgięłam ten papier. Więc, żeby się przykleił, to trzeba troszkę potrzymać. Hej, kochana, jadę do domu. Jak dojadę, to na pewno wejdę. Okej, okay, idź bezpiecznie. Zerwało mi, teraz jest okej. Okay. No to może coś z Face'em, tak samo. Internety szajbią, u mnie 2 tygodnie temu zrywało. No czasem tak. Właśnie to jest, widzicie. Z jednej strony super możliwość, taka technologia, że się spotykamy mimo tego, że jesteśmy daleko. No ale może wyjść tak, że coś tam rwietnie, coś przerywa, coś zerwie, coś przerwie. Niestety tak może być. Dobra, kleję napis też na 1,5 mm. A potem będę kombinowała, co zrobić z tym pozostałym elementem. I cóż to będzie? Napisu raczej już nie zmienię, bo on jest tak docięty pod konkretne miejsce. Skrawki zostawiam. Więc on i tak musi zostać przyklejony. To już będzie. Dawaj tu skrawki, chodź. O, dobra. Kiedyś te kawałki takie, jak mi zostawały taśmy, to gdzieś przyklejałam, wiecie, na chwilkę, na gilotynę, gdzieś tam na biurko, ale potem okazywało się, że jak to zdzierałam, to zostawały ślady. Taśma i tak nie była do użytku już, jeszcze sobie brudziłam powierzchnię. Więc już się nauczyłam, że takie kawałki odkładam z powrotem na taśmę. Jak potrzebuję małego kawałeczka, to sobie go biorę. Co sądzisz o Nico ADP Craft trymer z bigownicą? Wiesz co, nie mam go u siebie w domu. Ja korzystałam z trymera na targach, na któryś targach i jak
biorąc pod uwagę to, że nie mam trymera w domu i nie używałam wcześniej trymera i że musiałam ciąć na sprzęcie, którego nie używałam pierwszy raz, to naprawdę spoko się cięło, bo wiadomo, że każdy się przyzwyczaja do pewnych swoich sprzętów i łatwiej jest na przykład po miesiącu już ciąć, jak się tnie cały miesiąc, a nie tak raz od razu. W miarę spoko się cięło i powiem ci, że ja ogólnie jestem za gilotynami z tego względu, że całe życie mam gilotynę, ale z drugiej strony zastanawiam się też czasami, czy nie kupić trymera, tak sobie, żeby mieć, ale wiem, że to nie będzie tak, że ja będę obiektywna mimo wszystko, bo cena na gilotynie i tak trymer będzie dodatkiem, i tak trymer będzie tym narzędziem, na które się na chwilę przestawiam, odchodząc od gilotyny, więc najlepiej jakby znaleźć kogoś, kto ma i to i używa mniej więcej jednego i drugiego, więc wtedy można sobie zobaczyć, co jest lepsze. A ogólnie trymer jest spoko. Najlepiej się pytać jeszcze osób, które po prostu z niego korzystają tak na co dzień. To ci na pewno powiedzą najlepiej, jak jest. No. Ja właśnie z mężem obgadam domowy budżet i uda mi się wykupić drugą edycję kursu zaraz po zmaganiach i zrobić zakup. Super, Martyna, a powiedz mi, czy ty byłaś na pierwszej, nie byłaś na pierwszej czasem, czy nie? Kurczę, ja teraz nie mam tak pamięci już całej listy. Jak byłaś, to nie kupujesz drugiej, nie? A jak nie byłaś, no to spoko, to zapraszam. Bo osoby z pierwszej edycji mają dostęp też do każdej kolejnej. A teraz nie pamiętam. Tych kursów jest kilka i ja pamiętam osoby, że często się widujemy w różnych okolicznościach, ale nie wiem kto gdzie tak z pamięci był. Ja polecam od razu kupić noże na zapas, bo szybko się zużywają, ale też zależy od intensywności. Tak, przy trymerach tak jest, przy gilotynie tego problemu nie ma. Trymery tak mają. No coś za coś. Coś za coś. Ale ta kartka jest fajna ze skosa. Jeszcze nie robiłam, jutro klapnę i stworzę, bo podoba mi się. Mega, a jeszcze nie koniec. No to super. Na razie to jest początek. Zobaczymy. Już jest zmiana, bo powinno być tutaj coś, a będzie niżej, więc nie wiem, jak to wyjdzie. Być może będę musiała coś tu też nadbudować. Dobra, jajeczka. Wytnę sobie, jak już tak sobie rozmawiamy, to wytnę akurat te. Nie mam pojęcia. Chciałabym wam powiedzieć, czyje to są jajeczka, ale nie wiem. Paski niestety nie mają. Kilka, nie za wiele pasków, ale kilka miałam takich, gdzie były oznaczone. Był oznaczony producent. Tu niestety nie jest, więc nie mam pojęcia. Ja go mam już długo i zupełnie nie pamiętam. Dostałam jakiś gratis po prostu przy okazji zakupów. Bo raczej nie kupowałam, bo bym pamiętała wtedy skąd kupiłam. Także jak ktoś wie, to może napisać. Bo naprawdę są spoko i powiem wam, że pasują nawet do tych papierów, jak tak sobie teraz na to patrzę. Dobra, raz, dwa, wiecie co, zaraz zobaczę. Jest jedno duże. Zrobię dwa albo trzy jajeczka. Nie wiem, czy to będzie chyba drugie za duże, ale zrobię sobie to. Jeden, dwa. I na przykład jedno tu. Jedno tu. No dobra, wstępny plan jest taki, żeby zrobić te cztery. Kurczę, teraz mam taki zamysł, żeby zrobić bardzo prostą tą karteczkę, ale z drugiej strony to byśmy się tutaj za bardzo nie pobawiły. Albo zrobię taką prostą, a za chwilę zrobię drugą i się trochę pobawię. Ale to jest ryzyko, że tutaj za długo trochę czasu spędzimy. A mój bąbel mały zasnął. Wiecie co? On zasnął po 19, jak nigdy, bo on nie zasypia o tej godzinie. I boję się, że on się może w każdym momencie obudzić. Jak tam zasypiał nam 23, to już wiedziałam, że zasnął na noc. A jak to jest po 19, co prawda bez drzemki już po powrocie ze żłobka, to no to nie wiem, czy to już jest na noc, ale raczej chyba nie. Dwa. Super te jajeczka. No spoko. Ja wam może pokażę tak, o, tak trochę. Takie są plamiste, jak dinozaury. Może to są jaja dinozaura. Ja się tak jaram na Wielkanoc, ale to nic. Jajeczka to jajeczka. Jajka przepiórki albo kury. Te malutkie to przepiórki rzeczywiście, a te wielkie to pewnie jakiś dinozaur podrzucił. Ale mało jest, powiem wam, że mało. Na tyle pasków, ile ja mam, a mam całą skrzyneczkę, to ja jak mam trzy paski tylko. To jest potencjał. Albo po prostu tak miałam, albo nie zamawiałam kolekcji wielkanocnych może. Nie wiem. W każdym razie mało mam. Dobra, jajeczka wycięte.
Dodaj gniazdo z barwionej gazy na brązową mgiełku. Przecież to nie mam brązowej mgiełki, ale mam... Mam tak. Mam sizal taki, co prawda on tak średni, ale może coś wprowadzimy inny kolor. Mam sizal taki. Mam oczywiście milion innych, ale nie wiem gdzie. W sensie robiłam porządki. Jak robiłam remanent, to pamiętam ostatni raz przeliczałam je i nie trafiły tam, gdzie były. I nie wiem gdzie są, ale to mam tak. I mam jeszcze... Wzięłam takie coś, chociaż nie wiem, czy to wykorzystam. To jest taka taśma jutowa z koronką. Oficjalnie to się... Tak, taśma jutowa z koronką, nawet trafiłam. Zastanawiałam się, czy by jej nie użyć, ale ona będzie już za... To będzie za grubo i za ciężko już z nią, także jej nie. Mam jeszcze zwykłą koronkę. Ale też nie wiem, czy... To co, jak wszystko idzie w dół, to może rzeczywiście... Utniemy sobie jeszcze tu koronki trochę. Może to by nie był taki głupi pomysł. Chociaż jajeczka, jak przyjdą, to tu by zabrakło mi. No nic. Na razie tak sobie przymierzam i sprawdzam. Ja wiem, że pewnie każda z Was będzie miała jakąś tutaj opinię i radę, a ja sobie na razie tak poprzymierzam. Coś tu dołożymy. Może rzeczywiście koroneczki. To mi się podoba. Utnę sobie trochę więcej w zapasie. Zobaczę, czy to dam, a może tutaj też damy. Dobra, na razie sprawdzamy. Raz, dwa. Jakieś jajko. Albo na przykład tak. A pod spód jeszcze jakieś sianko. Mam też chrobotka, chociaż chrobotek to nie wiem, czy tak wielkanocny jest. No jakbym go dodała i by się w miarę wpisywał. W sensie jakoś tam wkomponować to wszystko, to może rzeczywiście by się dało. Mam jeszcze piórka, takie zwykłe. Ale nie wiem, czy będą tutaj się odnajdywać. No i oczywiście gaza. Gaza musi być, więc gazę tutaj mam jakieś takie skrawki, których oczywiście nie wyrzucam, bo trzeba szanować. Tak jak szanuje się chleb i się nie wyrzuca, tak trzeba szanować gazę. Więc wszystkie takie skrawki, które mam, to sobie trzymam i na takie właśnie okazje są super. Dobra, pod jajeczka pewnie będzie gaza, tylko właśnie z kolorem. Zobaczę, jakie mam mgiełki, które by pasowały. Ewentualnie zielone, tylko że zielona jest jaskrawa, ale wiecie co? Ostatnio przecież jakąś mgiełkę, tylko nie wiem, czy ją odpalałam, czy nie. Kupiłam taką szarą. Szara to chyba było. Ja chyba będę musiała całe to pudło tu wziąć, bo to jest za komputerem. Zaraz to będzie. Zaraz coś walne. Jest zielona taka. Taka ciemna. Dobra. Zrobimy tak. Biorę sobie kartki i gazę. I sprawdzamy. Tylko tu potrzeba więcej tych kartek, bo gaza, jak pamiętacie, to ona na wszystkie strony psika. I tutaj zaraz będzie mi wszystko kolorowe. Dobra. Tu. Zobaczymy. No szara. Taka ładna. Dobra, nie za dużo. Teraz sobie będzie to schło. A udałoby się barwienie gazy tuszem? Wiesz co, myślę, że tak. Teraz możemy zobaczyć. Ja rzadko barwię gazę, wiecie? Ja najczęściej używam jej mimo wszystko białej. Bo te barwione, one mają takie bardzo intensywne te kolory. I naprawdę trzeba mieć zamysł jakiś taki, co się chce z niej uzyskać. Fajnie by wyglądały na przykład w jakichś morskich kartkach, takie wiecie, odmęty oceanu, jakieś takie właśnie barwione gazy, a rzadko robię takie rzeczy. Wiecie co, jeszcze chwilka może, bo zaraz wszystko tutaj będzie próżne. Zobaczę jakieś... O nie. Z szuflad muszę już powyciągać część rzeczy, bo mi się nie chcą otwierać. Się blokują. Czy tuszem da się farbować gazy? Weźmiemy sobie tusz. Czy jaki wziąć? Jakiś taki może taki ładny.
I weźmiemy sobie narzędzie do tuszowania i weźmiemy sobie kawałek gazy. To jakiś skrawek. Tak naprawdę gaza przyjmie chyba wszystko. Jakbyście chciały farbą ją pomalować, też byście pomalowali. Tylko trzeba wtedy odpowiednio, żeby ta farba była rzadka, żeby nie zostawiała grudek. A teraz będzie taka jaśniutka. To akurat intensywność zależy od tego, ile tutaj my tego tuszu naniesiemy. Dobra, czy się da? No to pokażę, czy się da. Wygląda na to, że się da. To sobie tak odłożę, żeby się nie pobrudzić. I jest, proszę bardzo, gaza. Zieloniutka. To jest akurat taki bardzo pastelowy kolor, taki jasny, taki żywy, ale bardziej mniej intensywny, mniej intensywny. Więc można wszystkim naprawdę gazę. Gaza przyjmuje wszystko. Dobra, tu już chyba wyschło. Ten kawałek koronki, słuchajcie, ja z tą koronką ryzykuję. W takim sensie, że działamy. Utnę sobie pod kątem. A, zły kąt. Tak. Dobra. Ucinam. Ta koronka akurat już jest z klejem, więc wystarczy zdjąć ten plasterek i sobie ją tu można przykleić już. Zrobię tylko tak, żeby te elementy małe wpadły pod napis, żeby tu była taka prosta biała linia z tego napisu. O. A druga koronka musimy ją sobie dociąć. Teraz tak. Tu. Niestety te końce koronki będą takie właśnie wystawiały kawałeczki. Nie, jeszcze muszę. Jeszcze muszę trochę tak. Dobra. Tu mniej więcej jest. I jeszcze tylko to. Dobra, mam jedną szansę. Albo dwie. Dobra, ten kawałeczek jeszcze ścinamy. Przydają się bardzo ostre nożyczki do takich szerokich koronek, bo inne mogą postrzępić i tu potem słabo wyglądają te brzeszki. No i no, wpadało tu. Dobra, ja sobie już to wezmę. Gaza może sobie tutaj pójść. I teraz kleimy koronkę. Można w teorii na ręce, ale powiem Wam, że za duża jest powierzchnia tej koronki i nie chce mi się brudzić ręki aż tak. Więc ja sobie dam na tych największych miejscach klej, żeby złapało. Tu, gdzie są kwiatki. Trochę tu. I na dookoła, na brzeszkach. I to wystarczy, żeby ta koronka była przytwierdzona i żeby się nie ruszało. Tu brzeszki są ważne, żeby one nie odstawały tak bardzo, bo jak ich nie przykleimy, to będą tak brzydko odstawały. Okej. Widzę, że piszecie i zaraz muszę zobaczyć co, bo będę w tyle, a potem już nie będę pamiętała odnośnie czego to był komentarz, więc już kleję tę koronkę i już lecę do Was. Tu. I tu. Trochę ją jeszcze tu wycofam, żeby była równo z brzeszkiem. Dobra. Będzie sobie schło, a ja zobaczę, co tam u Was. Tutaj jeszcze tylko są takie malutkie kawałeczki. Jeden, drugi. Dobra. Gdzie tutaj było? A, tutaj jest barwienie tuszy, gazy tusza. Mała gilotyna tonika jest fajna i niedroga. Jak masz trymer, to mało wystarcza. Uniko włóż gaza do woreczka foliowego i pryskaj. Też można. Tylko, no, w sumie racja. Można by. Ale to wtedy... No tak.
Muszę spróbować kiedyś. Zapiszę sobie. Aż sobie zapiszę. No, nie zapiszę sobie tym, bo jest tępy. Tym też sobie nie zapiszę. Tym sobie zapiszę. Fajny pomysł, fajny pomysł. Słyszeliście? Woreczek. Fajny patent. Dziękuję. Chciałabym też używać do robienia baz i wtedy już chyba byś... A, wy tutaj sobie piszecie o trymerze. Dobra, dobra. Dorota, ja mam trymer DP Craft. Daję radę. Nożyk rzeczywiście dość szybko się tępi, ale mam już na zapas. Gilotyna u mnie odpada. Trzylatek kręcący się obok takiego sprzętu to za dużo. Da radę, farbowałam. Okej, okay, ładna zieleń. Dzięki. Kolorowałam gazobarwnikami do jajek. Wyszły piękne kolory. No i super. Widzicie, wszystkim się da. Nawet robiłam mgiełki, ale są również w płynie farbki do jaj. Super. Super, super, super. Kamila, cześć Kamila. Dobra, to sobie rozmawiacie. Ja jak przyklejam koronkę czy wstążeczkę, to ucinam dłuższą i podklejam końce pod spód. Tak, też można. Tutaj tylko, że musiałybyśmy zrobić to wcześniej i nie było w sumie takiego planu na koronkę. Bo normalnie jak mam zamysł na to, żeby koronkę kleić, to zresztą tak jak tutaj było w tej pracy, jest z tyłu podklejona, nie? I wtedy te brzeszki tak ładnie wyglądają. To faktycznie racja, ale tutaj nie było tego planu, tylko najpierw skleiliśmy, a potem stwierdziłam, że a, może by koronkę. Także jest tak roboczo. Bardzo mi się podoba ta koronka na ukos. No to super, to fajnie. Zobaczymy. Dobra, działam dalej, bo czas się kończy. Kartka jak nie twoja z tą koronką. No widzisz. 116 nas. O proszę, super. Super, super. Dokładnie z koronką, jak nie uniki. Dobra, poczekajcie jeszcze, bo będzie gaza, będą jajka. Może trochę mnie tutaj będzie w tej kartce jeszcze. Dobra, zobaczymy sobie. Ja już teraz będę przyspieszać, bo właśnie spojrzałam na zegarek i się trochę przeraziłam. A tu jeszcze jesteśmy, wiecie, w połowie drogi. Jakoś sobie spróbuję tę gazę ułożyć, żeby coś tutaj ona reprezentowała. Ale nie wiem jeszcze, czy to będzie fajnie. Pofarbowałam ją, żeby nie ginęła w tłumie, tak? Białych tutaj, białej koronki i jasnego napisu. Ale tak naprawdę jajeczka ją przykryją, więc ja sobie ją przesunę trochę niżej jednak. Trochę niżej. Jajeczka będą tu. I jeszcze dam sizal i chyba sam pod jajeczka dam. Coś jeszcze bym dała tutaj. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wcześniej myślałam, żeby jeszcze jajka ozdobić, ale chyba już sobie podaruję. Tu by się przydało trochę wyżej, żeby to jajeczko, żeby gaza wystawała spod jajeczka. Może się uda tak. No dobra. Dzisiaj będzie prosta kartka. Dobra, kleję, słuchajcie. Kleję i co będzie, to będzie. Kleju tutaj randomowo już, tak żeby tylko gaza złapała. Albo może dam też ją trochę tak po skosie. Może. Potem się będą zastanawiać ludzie, co autor miał na myśli. No ale dobra. Będzie artystycznie. Kurde. Chodź tu niżej. Tu niżej. Mogłam wziąć większy kawałek tej gazy, ale nic. Trochę dam sizalu i zaraz coś uratujemy. Tylko teraz zielonego nie, zielonego już nie. Ten żółty też jest taki słaby. Mam jeszcze gdzieś szary u góry, ale najlepiej to by był biały, ale słuchajcie, nie wiem, gdzie jest biały sizal. Zerknę tu. No nie wiem. Nie wyczaruję sobie go teraz. Nie wyczaruję. Dobra, tu jest trochę takiego ciepłego, więc myślę, że dopasujemy. Ale dosłownie troszkę. Sizal wygląda fajnie, jak jest go naprawdę malutko. Nie ma go dużo i nie jest takim, wiecie, kłębem, kłębem czegoś. Chociaż tu mam wrażenie, że i tak już jest tego za dużo. Teraz tak, zrobię sobie tak i trochę go wymerdam. Teraz go dopiero przykleję.
Muszę go zdjąć jeszcze z napisu, żeby mi tu kleju nie zostawił na napisie. Dobra. Jest sizal. Tu będą jajeczka na taśmie, też na 1,5 mm. I zaraz zobaczymy, czy u góry coś dawać. Czy już sobie podarować. Wszystko teraz będzie w sizalu. A, uwięziony palec. Czekajcie. Dobra. Uratowany. Jeden, dwa i trzy. I jak kleimy na gazę i na sizal, to tego kleju trzeba dać dużo na tą taśmę 3D, żeby dobrze się tu wszystko przykleiło. I ten mały element nawet też użyję. Taśmy. Dobra, zaraz zobaczę. U mnie znów fiolet się pojawi. Ja podziwiam osoby, które używają fioletu. Ja po prostu nie potrafię. I ja nie wiem, czy to kwestia tego, że za mało fioletowych prac tworzyłam, czy kwestia tego, że po prostu wolę szary i jakieś inne kolorki niż fioletowy. Ale to... to jest potencjał do tego, żeby się odważyć kiedyś i w fiolecie coś zrobić. Dobra. Klej na razie zatykam. A gdzie gaza? Pytała Kasia. No, o mały wóz by nie było gazy i co wtedy? Dobra. Tu. To zabieram te kłaczki. Gdzieś tu będzie to jajeczko. To jajeczko będzie gdzieś tu. To malutkie. Może nawet jeszcze jedno małe wytnę, albo z dwa. To małe będzie tu. Chociaż nie, trzy są ok. Dobra, trzy są ok. Schnie chwilkę. Cześć wszystkim. Przez brak aktualizacji Facebooka nie mogłam oglądać transmisji. Tego jeszcze nie było. Coraz ciekawsze manewry obserwuję i coraz mniej mi się to podoba. Faktycznie, Facebook coraz częściej coś tam wymyśla, ale z drugiej strony, gdyby go nie było, to byśmy się tu nie widzieli, więc ja też trochę sceptycznie podchodzę do tego, co się dzieje, zwłaszcza jak nie wywalę, albo zwłaszcza jak nie mogę, tak jak dzisiaj, wejść w transmisję swoją zaplanowaną. No ale mimo wszystko jesteśmy gościnnie tutaj, jak wiecie. Za free wszystko się dzieje, więc no. Trzeba myśleć, żeby na swoje strony gdzieś uciekać. Ja nie wiem, czy też nie będę robiła docelowo kiedyś transmisji na YouTube i też streamowała po prostu na swojej stronie, ale to na razie jeszcze nie. Jeszcze na tyle mnie Facebook nie zdenerwował. Ale no takie plany już trzeba powoli robić, żeby mieć jakąś alternatywę, jak coś się tutaj zacznie dziać. Tak na poważnie. Za to podoba mi się ta ciemna gaza pod jajeczkami. Efekt mega. No to super, to się cieszę. Ja też fiolet i zieleń. Podziwiam, podziwiam, podziwiam. Ja prosiłam męża, żeby mi kupił kompresy z gazy w aptece. Kupił 4 paczki w różnych rozmiarach. Teraz mogę nią handlować. A no to super. Kolejne zmagania, fioletowa kartka. Wow. Dobra. Wyzwanie dla Euniki. No dobra, już widzę. Ojeny. Muszę jakieś fioletowe papiery ładne sobie zakupić. Kartka na tę chwilę wygląda tak. Troszeczkę odbiega od mapki. No ale tak wyszło. Zastanawiam się tylko, co tutaj, serio, bo tak jakoś mogłabym zostawić to i chyba nic, bo boję się, że coś tutaj jest spartole, ale nie wiem, czy tak, co. Tu muszę puścić gazę, bo ona troszkę zafarbowała ten kawałek papieru. Podkleimy i wiesz, że tak miało być. Chyba już nic nie będę dawała do góry. Będzie taka sobie prościutka kartka z jajeczkami, z życzeniami. Po skosie. No niestety musiałam tak zrobić, bo tu był zabrudzony ten papier kawałek. Może tu mi się uda jeszcze wyjąć coś. Dobra. Dobra, im dłużej będę dłubać, tym będzie gorzej. No dobra, dobra. Ja myślę, że już chyba koniec. Mogła być barwniejsza. Wiesz co, mogła być, ale to jest też kwestia gustu, naprawdę. Ja akurat jestem raczej zastanowionymi kolorami, jak ktoś mnie zna.
I dla mnie to ta kartka jest w miarę... Znaczy jakby tu były pstrokate kolory, jeżeli dobrze zrozumiałam, że barwniejsza, w sensie, że bardziej intensywne te kolory. Może tak, ale to jest... To wszystko zależy od tego, jak tam sobie wymyślimy. No dobra, słuchajcie. Mam nadzieję, że nie było tragedii i że spędziliście bardzo fajnie wieczór i miło. Nic nie trzeba dodawać. Kropelki. Kartka mega, dziękuję, dziękuję. Ja bym zostawiała puste. Ja zostawię puste, słuchajcie, bo jak mam do wyboru coś dać, a nie być pewna, to można po prostu pogorszyć. Dzisiaj przeczytałam fajny cytat, że lepsze jest wrogiem... Nie, z... nie, źle. Lepsze jest wrogiem czegoś. Spaliłam. W sensie, że czasami nie można przedobrzyć po prostu i ja już chyba to zostawię. A jak się prześpię, to zobaczę jutro, czy coś tutaj ewentualnie dołożę, ale myślę, że chyba nie. Piękne jest, nic nie zmienię. Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Zaraz będę ją fotografować i wrzucę pod postem. Nie wiem, czy pamiętacie, ale post już jest na grupie tej mojej Eunika Jedynak Inspiruje. Ostatnio mówiłam, ale będę jeszcze kilka zmagań przypominać, że ta grupa Scrapbooking Jak Zacząć na Serio, ona będzie taką bardziej grupą pomocową i będziemy tam poruszać tematy bardziej związane z biznesem, z wyceną. Tam jest teraz puszczona ankieta. Kilka dni temu zapytałam, jakie treści by Was interesowały i niedługo będę planować posty cykliczne. A taka grupa, która, gdzie będziemy się uczyć scrapbookingowo, typowo scrapu, tak? Czyli będziemy robić kartki, może jakiś docelowo albumik, jakieś inne formy, layouty. Ostatnio tam czekoladowniki, jeszcze teraz duży czekoladownik, muszę zaplanować transmisję. Wszystkie inne rzeczy, takie typowo właśnie scrapowe, będą się działy w grupie Eunika Jedynak Inspiruje. Więc jak jeszcze Was nie ma tam, to zapraszam do dołączenia. I tam będziemy już się spotykać, tam już teraz lecą zmagania mapkowe, żeby mniej więcej był jakiś porządek, czyli jakie treści, gdzie można się spodziewać. Okej, to tak z ogłoszeń parafialnych to tyle, także ja tam wrzucę jeszcze dzisiaj zdjęcia i tradycyjnie też wrzucę na Instastory te kartki, więc zapraszam też na, jakby ktoś miał ochotę, to na Instagramie też jestem, możemy sobie wyszukać i... I to, a lepsze jest właśnie, podpowiadacie mi, lepsze jest wrogiem dobrego. O właśnie, dzięki Agata, dzięki, dzięki. I dzięki Kamila. I dzięki Justyna. Super. I dzięki Kamila. I Sylwia. Dobra, dziękuję, nie przedłużam już. Życzę Wam miłego wieczorku i czekam też na Wasze prace mapkowe. Jak tworzyliście z mapki teraz, czy będziecie tworzyć z czasem do tej mapki, to pod tym postem można dawać znać, jak praca wyszła i wtedy będzie obraz tego, jakie prace różnorakie można wykonać z jednego szablonu, z jednej mapki. To jest zawsze fajne, żeby sobie poglądać, jak inne osoby podchodzą do tematu. A ja tymczasem się wyłączam, nie przedłużam i trzymajcie się. Pa, pa!